Dzień dobry, Justyna Urbaniec, a to majowe wydanie wiadomości Telewizji Praszka. Zobaczcie, co wydarzyło się w naszej okolicy w przeciągu ostatniego miesiąca. Zapraszam. Praszkowskie koziołki rozdane. To są nasze Oskary. Majowy piknik w Strojcu. Zaczęło się od turnieju w Sitach, jak dzisiaj był wschód-zachód. Oraz przedszkolne talenty wokalne w mini-festiwalu piosenki. Dzieci wyrażają swoją radość. Praszkowskie koziołki 2017 roku rozdane. Burmistrz Praszki nagrodził osoby i instytucje, które w szczególny sposób działają na rzecz społeczności gminy. Szczegóły tego wydarzenia już teraz. W każdej gminie są osoby i instytucje wyróżniające się w sposób szczególny. I to właśnie im należy się hołd i uznanie. W Domu Kultury w Praszce miała miejsce gala wręczenia praszkowskich koziołków, czyli nagród burmistrza Praszki zasłużonym dla gminy. Uroczystość odbyła się w rocznicę nadania Praszce praw miejskich. Dzisiaj mamy dwa piękne jubileusze, bo zarówno 625 lat nadania praw miejskich w Praszce przez króla Władysława Jagiełłę w 1392 roku, jak również bardzo piękny jubileusz dziesięciolecia, gdy nadawane są nagrody burmistrza Praszki, szczególnie zasłużonym gminie Praszka. Chcemy wyróżniać tych obywateli, którzy w temacie sportowym czy w temacie takiej życia społeczno-kulturalnego się wyróżniają. Koziołek dlatego, ponieważ w herbie mamy koziołka. Przyznano 4 statuetki. Laureatami tegorocznych koziołków zostali pan Leszek Pokorski ze Strojca, następnie Społeczna Grupa Integracyjna z Lachowskiego, następnie Twój Teatr Dorosłych z Praszki i pan Mirosław Dylong z Praszki. To są osoby nagrodzone koziołkiem praszkowskim 2017 roku. Na pewno to wydarzenie ma znaczenie dla mieszkańców miasta. To są nasze Oskary. Popołudnie miło można spędzić, a przy okazji po prostu wiedzieć, co się dzieje w naszym mieście. Szczególnym punktem gali było pośmiertne nadanie honorowego obywatelstwa miasta Praszki Janowi Wernerowi, znakomitemu sportowcowi, który pochodził z gminy Praszka. Już za życia pana Jana Wernera staraliśmy się o nadanie mu tego honorowego obywatelstwa. Niestety trochę za późno zaczynaliśmy to robić, ale teraz powrócił temat i robimy to niejako pośmiertnie za jego zasługi dla sportu, dla młodzieży. To jest taka wybitna osobowość z naszej gminy, no i chcemy to uczcić. Brat był olimpijczykiem. Zaliczył 4 olimpiady, 2 medale zdobył, srebro i brąz. No poza tym udzielał się społecznie, z młodzieżą był trenerem, pracował prezesem gwardii, 2,5 roku temu zmarł. Jest to dla nas, dla całej naszej rodziny niezwykły zaszczyt, ze względu na to, no, że nie każdego to spotyka. A wychował się tutaj, zawsze go ciągnęło, więc jakby dodatkowo jest to podkreśleniem jego całokształtu działalności sportowej, nie tylko. Był wspaniałym człowiekiem, który jakby pochodził z mojego miasteczka, ale nigdy jakby nie odciął się od niego. Ja się bardzo przyjaźniłem z Jasiem Wernerem. Inspiracją dla mnie było utworzenie klubu olimpijczyka w Praszce. Był to wyjątkowy dzień dla mieszkańców Praszki, który z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci. Chociaż w tym roku maj jest wyjątkowo kapryśnym miesiącem pod względem pogody, to jednak silna chęć majówkowego biesiadowania nie opuściła mieszkańców Strojca i okolic. Piknik to przecież idealna rozrywka i okazja do zabawy i sąsiedzkiej integracji. Strojecka majówka jest już pełnoletnia. Jak na osiemnastkową imprezę przystało, atrakcji było niemało. Śpiewali, tańczyli, o puchar walczyli. Nie można powiedzieć, żeby się nudzili. Zaczęło się od turnieju w Sitach, jak dzisiaj był wschód-zachód, a później się to przerodziło właśnie w strojecką majówkę i organizowana impreza ogólno, no, myślę, że największa w powiecie oleskim. Były karuzele, kolorowa wata cukrowa, lody, gofry, szaszłyki, kiełbasy i zimne piwo. Dzień uprzyjemniły także różne występy i zawody sportowe. Na tej majówce mają możliwość zaprezentować swój dorobek dzieci, młodzież z przedszkola, ze szkoły, świetlicy wiejskiej, która tutaj działa, jak i również inna młodzież, zespoły i tak dalej. Myślę, że od kilku lat cieszy się takim ogólnym zainteresowaniem. Nie tylko tutaj wokół własnej okolicy, ale i dalej, nawet spoza terenu gminy. Pogoda dopisała, muzyka grała, a uczestnicy imprezy byli uśmiechnięci i zadowoleni. Rozrywka jest, dzieci mają zabawę, karuzele, najważniejsze chyba dla dzieci. Dla nas też coś tam zawsze jest. Muzyka, także jest okej. Super się bawię.
także jestem zadowolona. Z wnukami jestem. No i wnuczki się bardzo ładnie bawią. Ciepła pogoda zapisała. Fajne takie imprezy. Dwa lata temu i rok temu pogoda była dużo lepsza i było dużo więcej ludzi, było dużo cieplej. Bardzo dobrze się bawię generalnie z przyjaciółmi tutaj. Fajna zabawa jest. Słuchaliśmy muzyki, oglądaliśmy występy, no i fajnie się bawiliśmy. Czas mija szybko, gdy spędza się go przyjemnie. Strojecka majówka za nami. Pora odliczać czas do kolejnej. Będzie jeszcze więcej atrakcji, występów i zawodów. A puchar powróci, aby wschód i zachód ponownie o niego zawalczyli. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce po raz kolejny odbył się mini-festiwal piosenki przedszkolnej. Maluchy z całej okolicy zaprezentowały swoje talenty wokalne. Dla wszystkich małych uczestników konkursu, ale także dla zgromadzonej publiczności była to przede wszystkim dobra zabawa. Śpiewać każdy może, czasem trochę lepiej, czasem trochę gorzej. Już po raz 19 odbył się mini festiwal piosenki przedszkolnej w Praszce. Przy otwarciu tej imprezy wspominałem o tym, jak naturalnie dzieci wyrażają swoją radość, miłość do świata poprzez śpiew, poprzez piosenkę, słowa piosenki. My dorośli często poszukujemy później tej swobody, śpiewu, uczymy się, wydajemy ciężkie pieniądze, żeby nauczyć się techniki śpiewu, a te dzieci mają to w naturze. Rodzice wspierali swoje dzieci, razem z nauczycielami pomagali uczyć się tekstów piosenek, a przed wejściem na scenę zabierali stres ze sobą. Razem z panią Renatą Kałpak wybierałyśmy piosenki dla dzieci, takie, które są rytmiczne, wesołe, które będzie się dobrze śpiewało dzieciom. Córka ma dobrą pamięć, także u niej to bardzo szybko poszło, nie? Także tydzień czasu i piosenkę już umiała. Lubi śpiewać, pośpiewać, tańczyć lubi. Najważniejsza jest dobra zabawa. Liczy się to, żeby dzieci się świetnie przy tym bawiły i poznały takiego ducha rywalizacji między sobą, nie? Ci, którzy czuli się pewni siebie, śpiewali przed kamerą jeszcze raz. W marcu zwykle jest jak garncu śnieg i deszcz i mróz. Pani żabka i pan bociek do koncertu stroją się. Na pianinie zagra kotek. Wszyscy cieszą się. Jesteś taty bystry człowiek, zawsze dobrze mi odpowie. Jesteś taty dzielny rycerz, kiedy idzie przez ulicę. Sielanka, sosanka, żonki, ślimaki, biedronki, motyle. Sielanka, sosanka, rumianki, sowiki, biedronki, bocianki. Ciepły szalik śpi już w szafie, słońce zerka w okna. Obudziły się krokusy, bo wróciła wiosna. Wybrać ten najlepszy było bardzo trudno. Każdy przedszkolak został nagrodzony gromkimi brawami. Nie każdy mógł wygrać, ale z pewnością wszyscy świetnie się bawili. A na koniec zapowiedź. Muzeum w Praszce zaprasza na wystawę pod tytułem Miasto i jego mieszkańcy, czyli 625-lecie nadania praw miejskich Praszce. My również zachęcamy do odwiedzenia z tej okazji muzeum. A teraz już żegnam się z Wami, ale pamiętajcie, pod koniec czerwca wrócimy do Was z nową porcją wydarzeń i informacji z naszej gminy. Do zobaczenia!